Nazywam się Damian Kostrzewa. Przez 2/3 swojego życia trenowałem piłkę ręczną, 13 lat grałem zawodowo. Teraz postaram się jak najwięcej osiągnąć w MMA. Jestem mistrzem świata w trójboju siłowym, dwukrotnym mistrzem Europy, wicemistrzem Polski Strongman. Chcę mu pokazać, na czym polega siła strongmana. Można być pięknie poukładany technicznie, można mieć dynamikę, ale w starciu z prawdziwą siłą niedźwiedzia niewiele doda. Mike Tyson wspominał, że w sporcie szybkość to siła. Będzie mu dużo ciężej dotlenić tą masę mięśniową niż chociażby mnie. Na pewno kondycja będzie tu moim atutem. Nic z tych rzeczy. Jestem gotów na pełne 3 rundy. Wiele lat pracowałem na bramkach w nocnych klubach. Jestem starym ulicznikiem, więc nie boję się otrzymać w twarz. Jeżeli już chwalimy się, to ja też stałem na bramce, nie mam z tym żadnego problemu, ale to nie będzie walka na bramce. Szykowaliśmy się bite 10 miesięcy pod konkretnego przeciwnika. Pokażemy, że piłkarz ręczny może być dobrym zawodnikiem MMA. Trenerzy twierdzą, że siła, którą dysponuję, jest kosmiczna. Mogę urwać głowę. Szykuję się na twoją najlepszą wersję. Ja wolę mniej mówić, więcej robić. Wychodzimy do ringu i wtedy przemówię pięści. Chciałbym gorąco wszystkich kibiców zaprosić do Areny Gdynia 5 lipca. Mój debiut, ciężko trenowałem, będzie co oglądać. Let me in my zone, let me in my zone, let me in my zone, please don't let me in my zone.